Dobry dzień, wieczór. Hejka, naklejka! Z tej strony Starki, właśnie jest ze mną siostra. Jak już się przywitała. Gramy w gotujące ramy. Dawno nie graliśmy bardzo. Ja? Bardzo nie umimy. W ogóle nie się szykowaliśmy. Chciałbym spać, masz umaślany. Dobra. Ja jestem bobrem. A ja jestem kozorożcem morskim, bo niczym innym nie umiem ryba. Być. Ale ja mam rybę. A ja mam glony. Nie ciskasz rybą, skoro ja mam rybę. Bo ja mam glony. No to ja ci muszę przyszykować, tak? Nie. Jest podnik już. To właściwie po co jest dostawa glonów na tych taśmach, jak ja mam glony tutaj? Nie wiem, muszę sobie zrobić chaos? Gdzie jest ryba? Gdzie jest rybę? Tak, gdzie jest ryba? No jeździ ryba. Ale taki ryba już usmażony, bo ja chcę usmażonego rybę. Ryba właśnie tu nie smaży. Ty wiesz, o co mi chodzi. Tak. Już gotowy do żracia. No już gotowe są. A gdzie ogórek? No też jeździ. Już się I ty pamiętaj, że możemy sobie podawać w ten sposób, żeby było szybciej. Klikając przycisk, żeby zmieniać. Więc podaj mi ogórkę, teraz proszę tą taśmę wewnętrzną. Mhm. Bardzo szybko. No, szybsze niż gdyby to miało naokoło jechać. Dobra, teraz samą rybę chcę. Tak, chcę samego rybeła. A potem sam pikły. Ogórki na szczęście i rybeły mam, więc to już nie problem. Dobra, masz rybełę. Już drugą rybełę. I masz pikla. A gdzie talerze? Talerze nie, ukradli. Jest u ciebie przecież jeden. O, nie ukradli jedno. I u mnie też był jeden. A matko, nie ukradli. No, nie mogę kliknąć przycisku. Ty musisz go nakliknąć chyba. Tak. Talerz! Dobra. Dziękuję. No to bierz i się ciesz. I szybciej ogarnij, bo... Pamiętaj, że lada moment będziemy mieli Kevina, tak zwanego. Samego w domu? Tak, oczywiście. Jak jest czerwony przycisk, to nie możesz klikać. Tak na przyszłość. Spoko. Czyli teraz ty możesz przywołać, żeby do ciebie jechało zamiast do mnie. Ja wolę już na razie do ciebie jeść. No tak, ale zaraz stale się muszę ci wysłać, więc... Pikla ci wysyłam. I ostatnią... Dobra, przywołaj proszę, bo ja muszę talerz ci przekazać. Dobra. Trudno. Przypadnie nam ryba. No i nie ma talerzu, więc przypadnie tak czy jak już zamówienie. Ja się talerz wysmałam. Ale już go wydałem. Fajnie wiedzieć. Naciśnij. Już. Coś mi mówi, że będzie masakra. Wiesz, jak my dawno nie graliśmy. Ten nie grał. A ty z kim nie grałeś, no? Ja nie grałem, wiem, że ty grałaś. Nie grałam od dawna. Tak samo nie grałaś sama w ogóle w Moving Out. To gra. Teraz się skapnęłam, że my możemy sobie ciskać czarciem. No myślisz, co ja robię? Przecież cię ciągle rzucałam. Dobra. W ten sposób. Ja po prostu będę się kazić. Myślałem, że to w ciebie wrzucałam, więc dziwnie, że ty nie wiem. Czemu mi wysyłasz wodorosty? No mogę. I talerza znowu nie ma. To szybciej mogę się zdać. Wiesz, to jest porażka. Jak zwykle trzeba będzie robić powtórkę. Będziemy bardziej rozkuszeni. Albo usmażeni. Ja myślę, że się prędzej rozgotujemy. Ale dobra. Już sobie przetęguj! Klik. To i tak nie zmieni nic w tym wszystkim. Ty sobie gotuj dwa ryże na raz może. A co ja niby robię? No, zepsułem. Nie, jest za duży chaos. To nie... Boże, Nawet jednej. O mój Boże. Chyba się o twoja lamo. Znowu gumki pękły. Jak ty to robisz, że ty pękasz te wszystkie gumki? Gdzie niby pękło? Pękło na prawej. Jezus, ostatnio umiesz po prostu psuć te gumki w sekundę. To nie moja wina. Teraz już rozumiem, czemu po każdym rozegraniu z tobą muszę ponownie wyciszać gałki od nowa.
Miejmy nadzieję, że nie będzie jakiejś masakry z tym związanej. Poza tym, że już strasznie klika. Ale trudno przeżyć. Będę grać górną. Nie o to chodzi, bardziej chodzi o to, żeby po prostu ty masz talent do psucia tego wszystkiego. Cieszę się, że mam całe wiadro tych gumków. Nie ma za co. Dobra, rybę. Ciskam. Okej. Okay. Ogór. Tylko pamiętaj ten... Ciskam. Przyszli mi talerza. Albo nie, najpierw ja ci przyszli pierwszego talerza. Potem ty od razu prześlesz mi jednego i tak dalej, wiesz, w ten talerza sposób. Talerza mi przy... A, dobra, kłam. To ja muszę przywołać. Dobra. I ryba. Ryba leci. Dobra, ja już zmieniam kierunek. Tu jest wszystko, okej. Okay. Już przysyłam talerz, zaraz drugi też dostaniesz. Domownicy, pauza. To by było bez domowników. Siostra, powiedziałaś to zanim wyłączyłem cięcie. No ale tak, domów... Brawo. Bierz gasznicę i pluj. Pluj tą gasznicą, po prostu zanim spali ci wszystko. Ale tak, domownicy. I kuchenny chaos. To jest złe połączenie. Przełącz, przełącz, przełącz! Jak ten pojedzie, to ja już będę mógł wtedy przełączyć. No dobra, możemy wrócić do gadania. Dobra, możesz mi wysłać talerz. Chwila, przeszlę ci oba naraz. Tylko tu musisz zawołać do siebie. To prześlę w międzyczasie pikla. Tak, masz pikla. Dobra. I tutaj to będzie glon. To coś, nie można połączyć, super. Przyzwij sobie. Dobra, dobra, już. Nie sądzę, żeby nam się miało to nagle magicznie udać. Ale będzie chyba lepiej niż wcześniej. Zdecydowanie lepiej będzie. Nie sądzę, żeby miało się udać. Masz tu kolejnego pikla. Tak, dobra, ryba. Z glonem i makaronem. Teraz rybę. Przywołaj sobie przycisk, bo już widzę, że talerze się skończyły. Mhm, dobra. Zaraz dostaniesz oba naraz, jak zwykle. Dobra. I teraz już lepiej idziemy. No idzie lepiej, ale nie mówię, że dobrze. Lepiej niż wcale. Nie wiem, co tam gadasz, ale okay, już przełączam przyciska znowu. Tej dziwne siostrowe gadki gadam. Dobra. To co? Ryba. Nie ryba. Sama ryba. No sama ryba, tak, to akurat dobra. Wiem. Dobra. Kolejną rybę kroję, bo to mam. Przywołaj, bo wiesz. Też się skończyło, więc przywołuj. Dobra. I pikla, proszę. Dzięki. Ja jestem też, jak znowu podgotuję ryża. Teraz już jesteśmy. Przy czym wysyłaj od razu już jeden talerz, bo inaczej nie zdążę surowej ryby zrobić. Przerzuć sobie już. A co przerzuć? No ten, przełącznik. A, no tak, zapomniałam o tym. Chyba się tym razem udało. Na jedną na pewno. Ja mi się wydaje, że nawet na więcej. Mimo pożaru. Kiskać żarciem kocha. Dobra, co jeszcze tutaj? A, rybę i ryżą. I uwaga, uwaga, mamy 669. Nieźle. Udało się. Brawo my. Kozoryb morski sobie poradził. A ja to co? Gdyby nie ja, to byś żarciem rozstał. No w sumie. Proszę, król cebul tańczy. Kim się robią te matki? Nie wiem. Ale dobra. No to teraz pora na prawdziwe tortury. Nie. To. Nie pójdziemy do Kevina. No cóż. Spoczywajmy w pokoju. Dziwna plansza. Gotowanie. Standardowe gotowanie na parze. I o co tu chodzi? O to, że to się... O to, że to se jeździ. A.
O, masz krewetkę. Ja mam rybę. Mięso mam. Ja mam krewetkę. Ej, nie przeszkadzaj. Ja próbuję mąkę wsadzić po prostu. Aha. Czy to w ten sposób będzie? Siostra i onomatopoizacja się zaczyna. Ono co? Naśladowianie dźwięków. I ciskam krewetą. Brawo, udało ci się. Dobra, teraz ryba. Sama ryba. Sama ryba, taka zwyczajna ryba. Tyle się już nie żywa. Spoczywaj w pokoju, rybo. Jak my teraz spoczywamy. Nie. Będzie prąd. Nie ma prądu. W ostatnim momencie. No zobaczcie, jaki biedny klucz jest pro. No bo jestem kokszu. A, jeszcze to trzeba talerze mieć. Fajnie tak. Wiedzieć. A na szczęście... Ty się tym zajmujesz. Nie, na szczęście ja się tym zajmuję, tylko... Spokojnie, ja już tu jestem. Dało się pilnować, jak się wrzuca mąkę samą. Ja nie wrzuciłam mąki. I się zelektryzowała. Co to się gasi gaśnicą? Nie, to się wyrzuca po prostu. To skomplikowany ten poziom. Musimy go i tak zaliczyć, wiesz, że nie odpuszczę. Jeden poziom nie zrobi różnicy. Ja i tak nie odpuszczę. Dobra, mięso. Mięso, daj mi mięso. Okay. Może zmywajmy naczynia na zmianę. Jeden poziom ja, drugi... Naprawdę. Tylamo. Ja tylko chodzę nie pod prąd, żeby po prostu szybciej się poruszać. Tylamo, wróciłeś mąkę do mąki. Nie, specjalnie dla ciebie to zrobiłem. Dobra. Szybciej, potrzebuję mięsa i mąki. No, czekaj. Takiej ryby. Bum bum. Takiej zwykłej ryby, ale nie żywej. Brawo, siostra. To może podasz przy okazji to drugie? Czekaj, bo ja mam miskę. Nie, super. Proszę nie wydawać takich odgłosów. Ja mam to automatyczne. To jest wbudowane w moją osobowość. Aha. Siostrową osobowość. Ta. Niezbyt normalną osobowość. Z tym jednym to się zgonisz, co? Albo mnie wiedzieć. Z tą niezbyt normalną osobowością. Chyba siostra, nie gadaj, tylko rób tą mąkową marchewkę. No robię. Czas nam się kończy. No nie mogę sobie pomówić. Na odcinku nie mamy gadać przypadkiem. Mamy przechodzić poziomy. Gadanie to jest drugorzędna kwestia. Nie trafiłam. No. No co no? Czemu ja nie pchasz? Nie pcham, ja tutaj zbieram tylko talerze. Puszujesz mnie? Puszujesz mnie? Nie. Pan czujesz jeszcze? Nie. Nie biję cię przecież. No i cóż, nie zaliczyliśmy pewnie. Może jedną gwiazdkę dostaniemy. Może. To wtedy trzeba będzie powtarzać. To mają być trzy. Jak musieli powtarzać. Czemu? Bo ty nie odpuścisz. No właśnie. Dobra, szybciej, giera. To jest katorga. Nie będzie katorga, jeśli będziemy chodzić zgodnie z rytmem. Tych wszystkich... Jak to się nazywa? No, podajników. Czyli po prostu nie biegamy pod prąd nawet jeśli szybciej, tylko po prostu musimy iść z prądem. Z prądem, dobra. Ja łapię talerz i idę go zanieść tam w pobliże już tamtych rzeczy. I dobra, co to chciałem? Czemu rzuciłaś mąkę? Kotoł tu często przychodzi. Ale kotoł lat na wyku. On tu często łazi, już to mówiłem. To jest takie już typowe. No, nie mogę marchewki złapać. Czyli nowy rytuał. Jaki rytuał? No bo zawsze domownicy przychodzili. A kotoł nie domownik? Co, na dworze mieszka niby? Nie. No to... Na logiczną logikę. Ty zostaw to i weź proszę marchewkę. Dzięki, że mówisz.
Dobra. Można już się zakręcić w głowie. Nie jest tak źle. Ja już na przykład nie wyrabiam. Ty jesteś lama. W sumie gotująca lama jest. Tak. Ale jajkownica moja ci smakuje. No i tak. Jedyna rzecz, którą umiesz ugotować. Przestań, umiem parówki ugotować. Chcę. Pozwól, że tego nie skomentuję. Pomagam przy obiadach. Chcę. Pozdrawiamy domowników po raz kolejny. I kota domownika. Tak. I kota też. Ale kot w przeciwieństwie do większości jest cichy. Zależy kiedy. No ale na nagraniach jest cichy. Co daje mi, powiedzmy, wyłącz przewagę. Wyłącz mąkę. Już wyłączam. Mogłeś... Dobra, pokój kotleta i rzuć go tutaj. Bum. Kotletowy działa odpalone. Dobra. Czy ja dzisiaj... Co dzisiaj jest ze mną nie tak? Tak. Wszystko. O, nie. Ryba. Ryba. Nie... Naprawdę. Tak. Nie papugo. Nie papugo. What? I zaraz kolejność nam się zepsuje, bo nie ma talerza. No myłam. Myłam talerze. Tak, ale za mało i za wolno. Wszystkie umyłam. Ale tak czy jak, nie... O, na styk! Na styk! Ale nie będzie gwiazdek trzech! Może będą, jeszcze mamy czas. A, mamy jeszcze czas. Tak, jeszcze minutę. Więc ty gotuj, ja po prostu zajmę się talerzami na szybko. Ty gotuj, a ja się zajmę talerzami. I dostarczaniem mąki. Nie wiem, czemu tak przeszedłem, ale... Przeszedłem se. Dobra, wyjdź, proszę cię. Próbowałam, ale ktoś mi blokował. Naprawdę, musiałam marchewkę wziąć. Dobra. Niestety, padł. Nie będzie trzech gwiazdek. Ale dobra, trudno się wziąć. Co? Ty jakieś głupoty gadasz. Jedna potrawa. Byśmy zrobili jedną potrawę więcej i by się udało. Wołają mnie. Co? Dzięki, że się trzymasz mikrofonu. Oczywiście, domownicy. Siostry poza tym nie ma, ale mogę wam powiedzieć tyle spokojnie. Jeśli zwróci w normalnym czasie, to prawdopodobnie jeszcze jedną planszę zrobimy. Niech się cieszy, że jej odpuszczam, póki co to wszystko. Ja. To w sumie tak póki jej nie ma, to zobaczmy, co nas tu czeka. O! Jej ulubione. Ale dobra. Widzimy się z powrotem, jak już powróci. Powróciła. Nareszcie. Można robić poziom 4-6. Tylko tu nie mogę tak jeść. Nie chodzi o to, że nie możesz jeść, tylko wiesz. Jak się nagrywa, to się nie robi przerwy na kilka minut dobrych. Można nawet kilkanaście po to wszystko. Wiecie co? To nie ma sensu, siostry co chwilę wołają. Chciałbym pokazać wam więcej, ale niestety ten odcinek wyjątkowo krótszy. Wybaczcie. Jednak mam nadzieję, że mimo wszystko wam się podobało i do zobaczenia już w następnych. Wyjątkowo, jak już mówię, żegnam się sam, więc no po prostu trzymajcie się. Hej.